Tutaj przygotowujemy rozsadę selera i pora do naszego ogrodu. Tu po 2 tygodniach mamy rozsadę selera i pora. Następnie, jak troszeczkę to jeszcze podrośnie, będziemy rozsadzać ją pojedynczo do rozsadników, a następnie będziemy wysadzać do naszego ogrodu. W naszym domu jeszcze sporządzamy rozsadę pomidorów i ogórków, ale to około maja będziemy rozsadzać do naszej przydomowej szklarni. No. W naszym domu robimy również segregację odpadów. Wrzucamy tutaj plastiki.